Witajcie na Niści, pora na sobotni szybki strzał po kwalifikacjach do Grand Prix Belgii. Pomówimy o zwycięzcach i o czołówce i o kwestiach takich jak dlaczego Lewis Hamilton, bijąc rekord toru, nie potrzebował cienia aerodynamicznego i na ile prądu zabrakło Maxowi Verstappenowi, żeby pokonać Valtteriego Bottasa, bo był bardzo, bardzo blisko. Pochylimy się trochę mocniej nad katastrofą Ferrari, bo tutaj w Belgii jest gorzej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego? Co się dzieje w Ferrari? Pomówimy też o pewnym panu, który jest na lepszej drodze z wejścia z Formuły 2 do Formuły 1, mimo tego, że być może nie jest najlepszym kierowcą Formuły 2, to jest wystarczająco dobry i też cieszy się odpowiednim paszportem. I tu nawiążemy oczywiście do wyścigu Formuły 2 dzisiejszego. I na koniec parę słów. Po prostu Christian Horner składa hołd Mercedesowi i opisuje jakby zakres, zasięg tej wielkiej machiny, jaką jest Mercedes. Zaczynamy od kwalifikacji i Q1, pierwsza sesja. No, były nadzieje na to, że Alfa będzie wyżej po wczorajszych treningach. No, niestety oba samochody Alfa Romeo odpadły z Q1. W zasadzie wszystkie samochody oprócz jednego były napędzane silnikami Ferrari. Co najciekawsze, najlepszym zespołem z silnikami Ferrari w końcu było właśnie Ferrari po raz pierwszy chyba podczas tego weekendu. Natomiast w pierwszej kolejności Kimi Raikkonen odpada. Niestety dalej Romeo Grosjean, Antonio Giovinazzi wolniejszy o 0,2 sekundy od Kimiego Raikkonena. Pamiętajmy, że Spa to jest tor Kimiego Raikkonena. W sensie, że nie należy do Kimiego, tylko że po prostu on tutaj sobie zawsze tredy za nie świetnie radził. Nicolas Latifi, jedyny kierowca z silnikiem nie Ferrari, który odpadł już po Q1 i na samym końcu Kevin Magnussen. Na czele tej sesji Lewis Hamilton, dwie dychy przed Valtterim Bottasem i 0,9 sekundy przed Maxem Verstappenem, pokazał, że no te nadzieje, szczególnie po treningach piątkowych, no one w zasadzie no nie były jakieś zbyt duże, tak, że to było do przewidzenia, że dziś wróci wszystko do normy i Lewis to właśnie pokazał. Mercedes po prostu jest zespołem dominującym i to się nie zmieni, szczególnie na torze wyścigowym. Natomiast w tym momencie Charles Leclerc apelował do swojej ekipy, że potrzebują cienia aerodynamicznego, także ktoś przed nim musi jechać, żeby zyskać trochę więcej czasu i tak w zasadzie cudem awansował do Q2, bo tu taka ważna informacja, no mieliśmy widok po raz pierwszy od dawna, kiedy Ferrari walczy z Williamsem, czyli dwie historyczne marki, oczywiście Ferrari najbardziej historyczna, najbardziej tradycyjna, Williams w zasadzie no druga lub trzecia, w zależności od tego jak to liczyć, czy jeśli chodzi o mistrzostwa konstruktorów, czy jeśli chodzi o historię zespołu, no taką obok z McLarenem i mieliśmy tutaj wielką walkę tytanów, co przywodziło na myśl stare dobre czasy, 97 rok. I walka o mistrzostwo świata pomiędzy Michaelem Schumacherem w Ferrari właśnie, a Jacquesem Villeneuve'em w Williamsie, wygranym zresztą przez Jacquesa Villeneuve'a. Z jedną różnicą. Oni właśnie walczyli o tytuły, natomiast tutaj walka toczy się na końcu stawki. Ostatecznie na 13 miejscu najszybsze Ferrari, Charles Leclerc uratował honor Ferrari, tak to nazwijmy, zaraz przed Sebastianem Vettelem. 15 był George Russell w Q2 i no, to są ci kierowcy, którzy odpadli w końcówce tej serii. Natomiast w czołówce dwie Alfy Tauri. Daniel Ricciardo przed Pierrem Gasly, no, na granicy wejścia do Q3. Natomiast ewidentnie widać, że Alfa Tauri robi postępy. Prawdopodobnie największe pośród tych ekip, które były tam gdzieś, powiedzmy, z tyłu środka stawki. I faktycznie Alfa coraz bardziej się zbliża do tego przodu środka stawki. No, co jest bardzo miłym takim zjawiskiem. Jeszcze Wam przypomnę przed sezonem, że no, było przewidywane tutaj między innymi na tych vlogach, a w zasadzie jedyne miejsce, gdzie znam, że na końcu będą Alfa Romeo, że na końcu będą Williamsy, że na końcu będą Hasy i że gdzieś ta Alfa Tauri będzie, powiedzmy, gdzieś w tym przejściu między środkiem stawki a tyłem stawki. To się teraz no, coraz bardziej dzieje. Trzymam kciuki, żeby to szło coraz lepiej. Trzecia sesja i no, to była już taka rozgrywka trochę na ten cień aerodynamiczny, który był bardzo ważny, choć nie dla wszystkich, jak już wspominałem. No i to wiadomo, to jest taka sesja poświęceń, tak? Czyli jeden kierowca musi po prostu poświęcić swoje wyniki w kwalifikacjach po to, żeby drugi kierowca mógł poskoczyć wyżej. Praca zespołowa. W tym przypadku, jeśli chodzi o Renault, Ocon dawał toe, czyli ten cień aerodynamiczny Ricardo. Ale nie został on wykorzystany, dlatego że Ricardo tak naprawdę swój najlepszy czas tych kwalifikacji uzyskał po pierwszym przejeździe, po którym był trzeci. Potem spadł na czwarte miejsce, ciągle świetny wynik. Albon dawał oczywiście to Maxowi, to nic innego nie mogło być. No i Max skończył tylko 15 setnych sekundy za Bottasem. Natomiast to, co się działo w Mercedesach, żaden z nich nie potrzebował cienia aerodynamicznego, a szczególnie nie Lewis Hamilton. Lewis wyjechał na tor jako pierwszy i wypracował sobie masakryczne pół sekundy przewagi nad Valtterim Bottasem, który jechał za nim no, daleko z tyłu. Lewis co prawda twierdzi, że
7 sekund już, kiedy gdzieś z tyłu, to trochę daje Ci zysku i gdzieś w tych 7 sekundach pewnie by się zmieścił Bottas, ale mi się wydaje, że to aż tak nie było. Tak czy inaczej, Lewis, nie korzystając z cienia aerodynamicznego, i tak pobił rekord toru. Nie potrzebował tego cienia aerodynamicznego i co więcej, na własne życzenie. Jak to wyglądało w Mercedesie, opowiedział to sam Lewis Hamilton. Z weekendu na weekend Valtteri i ja mamy wybór. W jeden weekend to on wybiera, czy chce jechać pierwszy, czy drugi, a w inne weekendy wybór należy do mnie. I w ten weekend wybór należał do mnie. Postanowiłem jechać jako pierwszy, ponieważ chciałem być z przodu i mieć czysty tor i nie chciałem, żeby ktokolwiek mnie wstrzymywał, na przykład w ostatnim zakręcie. I chciałem po prostu mieć czyste powietrze. Myślę, że to zadziałało. Potencjalny zysk z jazdy w cieniu aerodynamicznym jest niewielki, ale potem równocześnie są potencjalne niebezpieczeństwa, jak na przykład, że za kimś się, że ktoś się zablokuje, czy ktoś popełni błąd i spowoduje żółte flagi jadąc z tobą. Tego typu rzeczy. Chciałem się po prostu pewnić, że będę miał czysty tor przed sobą i że będę mógł przejechać najlepsze okrążenie, jakie jestem w stanie. Tak to tłumaczy Lewis moim i to jest tłumaczenie dominatorów, czyli no, super szybkiego kierowcy, bez cienia wątpliwości, w dominującym samochodzie, co też było doskonale widać. Nie musi ryzykować dla marnych kilkudziesiątek sekundy, tak? Ma i tak wystarczająco szybkie auto, jest tak wystarczająco dobre, że sobie może spokojnie pojechać bez ryzykowania, tak? Bez szukania tego cienia, tylko po prostu jadąc na czystym torze. Zresztą podobnie było w zeszłym roku z Ferrari. Na Monzie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak były takie dziwne sytuacje, że pod koniec w biurze prasowym salwy śmiechu, że kierowcy tak zmasowani jeden za drugim większość nie skończyło rozpocząć okrążenia i w tym wszystkim także zagubiony Charles Leclerc, który najpierw dostał cień od Sebastiana Vettela i potem jego kolej nadeszła, żeby dać ten cień Sebastianowi Vettelowi. I on się tak zagubił w tej kolejce, podczas gdy Ferrari miał tak wielką przewagę, że nie musiało się nikogo innego oglądać, mogli pruć z przodu jeden za drugim właśnie i się tu nie przejmować. Teraz taka była sytuacja, taka była z Mercedesem. Przypuszczam, że jeżeli to się przełoży na to, co się działo w Ferrari, no to tym bardziej Mercedes na Monzie nie będzie musiał się tym martwić. Natomiast jeżeli dziś był wybór Lewisa, to pozapamiętajcie, czy jedzie pierwszy, czy drugi, to znaczy, że za tydzień powinien być wybór Valtteriego Bottasa. A akurat na Monzie cień aerodynamiczny będzie jeszcze ważniejszy niż tutaj na Spa, więc zaczekajmy i zobaczmy, kto będzie przecinał powietrze na Monzie. Bo jeżeli to tak, teraz miał Lewis wybór, to naturalne będzie, że podczas kolejnego weekendu no raczej Bottas wybierze drugą kolejność w przejazdach podczas filmowych przejazdów, co powinno dać mu pole position. To powinna być taka rozgrywka. No zobaczymy, zaczekajmy, co będzie za tydzień. Trzymajmy się, zapamiętajmy te słowa Lewisa, że w ten weekend on wybierał, bo to oznacza, że no w kolejny, tak, jeżeli to jest sprawiedliwie, że w kolejny weekend, na dwóch torach, na których liczy się silnik i to jest ważne, czy jedziesz pierwszy, czy drugi, że na kolejny weekend wybór należy do Bottasa. Więc ciekawe, co wybierze Bottas i czy będzie miał taką szansę. To jest naprawdę fajna wypowiedź, która nam da obraz na to, co się dzieje w Mercedesie ewentualnie. Poza tym Lewis podkreślał, że wszystkie okrążenia, jakie przejechał, były bezbłędne, wszystkie po prostu postawił kropkę na D. Wydawało mu się nawet, że nie poprawi pierwszego przejazdu z Q3, ale ostatnie kółko było, jak to nazwał, bardzo, bardzo, bardzo dobre. Trzy razy bardzo. Gołym okiem widać, że samochód prowadzi się piekielnie łatwo. To w ogóle, to jest ponad wszelką wątpliwość. Z onboardów, ale też na zewnątrz, to co mogą robić kierowcy Mercedesa, to przychodzi ludzkie pojęcie. Martin Brundle, czyli były kierowca Formuły 1, komentator Sky Sports, nazwał je The Grippiest Car in F1 History. Czyli samochód, najbardziej przyczepny samochód w historii Formuły 1 i myślę, że tutaj ma absolutnie 100% racji. Nie było lepszego. Moim zdaniem to generalnie jest najlepszy bolid w ogóle w historii Formuły 1. Najszybszy. Co mówi Lewis na podsumowanie, bo to było takie emocjonalne dość. To była bardzo czysta sesja. Każde okrążenie było tylko lepsze. Pracowaliśmy dużo za kulisami. To dla mnie bardzo ważne pole position, bo gdy obudziłem się w nocy, dotarła do mnie najsmutniejsza z wieści o odejściu Chadwicka. Chadwicka Bosmana, czyli aktora, który grał Czarną Panterę w marvelowskiej produkcji. Przyznam szczerze, że tak bardzo jak lubię marvelowskie produkcje, to akurat tego filmu nie oglądałem, ale proszę nie skarżajcie mnie, że to dlatego, że jestem... Po prostu się nie zdarzyło, mówiąc szczerze. Ale znał tą postać za to z Avengersów, tak? Bo ona się tam pojawia w tych ostatnich, w tych finalnych rozgrywkach. No, całkiem fajne. Natomiast może nie będziemy teraz znikać w produkcje komiksowe. Co mówi dalej Lewis? To był tak ciężki rok dla nas wszystkich, a ta wiadomość po prostu mnie złamała. Nie było łatwo wrócić dziś na tor, ale chciałem wyjechać i pokazać się z jak najlepszej strony. Bo to, co on zrobił dla naszych ludzi, czyli jakby people of color, jak to nazywa Lewis Hamilton, to super bohater, który pokazał tym wszystkim czarnoskórym dzieciakom, że da się tego dokonać.
Sekret sukcesu Mercedesa w ustach Hamiltona nawet nie na to pytanie. Mówi tak, niełatwo tu właściwie ustawić przednie skrzydło. Najmocniejsi byliśmy w pierwszym i trzecim sektorze, ale także środek był dla nas bardzo mocny. I to jest ten sekret, moi mili. Trzeba być szybkim wszędzie, czyli i w pierwszym, i w trzecim, gdzie decydują silniki, i w środkowym, gdzie decyduje aerodynamika. I Mercedes to wszystko miał w ofercie. Valtteri Bottas, potężna strata, no bo to jest pół sekundy z, no tak, pół sekundy z małym hakiem. No szczerze powiem, że to jest zaskakujące, bo aż tak dużo. Mówi, że w Q3 w pierwszej próbie nie dogrzał opon, ale z drugiego przejazdu był zadowolony i był zaskoczony tak dużą stratą. On stracił dużo czasu na Lasurus. To jest jedyna pięta achillesowa tak naprawdę Mercedesa na tym torze generalnie od lat. I tu też Lewis wskazywał, że to jest ten zakręt, z którym zawsze miał problemy i tym razem mu się udało jakoś nad nim zapanować. To jest oczywiście pierwszy nawrót, tak? Czyli ten bardzo ostry zakręt w prawo, który potem prowadzi oczywiście do Orusza. To jest wszystko, dalej siedzie pełnym gazem. Wychodzi się z Lasurus i aż do szykany idzie się, próbuje się z gazem w podłodze. Natomiast no, Bottas powiedział, że no okej, że wyścig jest jutro, że druga pozycja startowa na tym torze to jest dobra i ma zakusy na to, żeby z Lewisem walczyć o zwycięstwo. No ciekawe, czy z taką stratą, no, jeszcze zobaczymy, co powiedzą nam opony w tym wyścigu, ale akurat z oponami jakiegoś większego problemu nie było. Max, najlepszy z reszty, tradycyjnie, do Bottasa zabrakło mu ledwie 15 tysięcznych sekundy, czyli to był taki drobny margines i przez radio po zakończeniu kółka raportował, że zabrakło mi energii zbyt wcześnie, ale potem jak już się uspokoił, tłumaczył to w ten sposób. Oczywiście starasz się na dystansie okrążenia zarządzać zużyciem energii, ale sądzę, że prawdopodobnie to był najszybszy sposób, żeby przejechać to okrążenie. Potem po prostu zobaczyłem, że gdy wyjeżdżałem z ostatniego zakrętu, czułem, że silnik nie przyspiesza tak jak zwykle, ponieważ trochę zabrakło mu energii, ale prawdopodobnie zużyłem ją gdzieś indziej, więc zawsze ma się takie dziwne uczucie. Zapewne kiedy przejrzymy dane, wciąż się okaże, że to był najszybszy sposób na to okrążenie. No i podkreślę, że co do zasady był to pozytywny weekend. Nie mam tak naprawdę zbyt wiele do narzekania. Jeśli się nie mylę, jeszcze nie byliśmy w tym roku tak blisko Mercedesa w kwalifikacjach. I to na torze, gdzie nie oczekiwaliśmy, że tak będzie. Więc tak, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. Myślę, że kwalifikacje ułożyły się dość gładko. Ale przy takiej starcie do Lewisa nie sądzę, żebyśmy nagle w wyścigu mogli z nimi walczyć. Ale nigdy nie wiadomo. A jeszcze przy pogodzie mam nadzieję, że to ona też wejdzie tutaj do gry, czyli zmienna pogoda zawsze, zazwyczaj, jeśli chodzi o Spa, i wszystkim trochę bardziej utrudni jazdę, szczególnie na tym torze, gdzie zawsze gdzieś w tle jest ta kwestia pogodowa, to sprawia, że będzie dużo, dużo frajnie. Trzymam też kciuki za tę pogodę, chociaż ja nie sądzę, żeby ona utrudniła życie Lewisowi, tylko jeśli się no, rozpada w złym momencie, czyli najpierw Lewis zjedzie na pit stop, a potem zaraz zacznie padać deszcz, no to jest jedyny moment, moim zdaniem, kiedy może mu odebrać zwycięstwo. No nie wiem, chyba że Bottas go przejdzie do pierwszego zakrętu, ale to musiałby Lewis strasznie spasić start, bo przecież rozpęd do pierwszego zakrętu na Spa jest względnie krótki. Więc tutaj nawet średnio udany start, byleby dojechać do pierwszego zakrętu, nie dać się zaatakować i potem po zwycięstwo Lewis będzie jechał, o ile oczywiście nie będzie takich czynników pogodowych. Lareno, super wynik, czwarty pole startowe dla niego Ricardo, przez chwilę był trzeci po pierwszym przejeździe, no ale ciągle uważam, że czwarte miejsce to jest fenomen. Mamy dobrą pozycję startową i jesteśmy całkiem nieźli na prostych, jeśli chodzi o prędkości maksymalne, więc sądzę, że podczas startu do wyścigu będę miał prawdziwą szansę na to, żeby awansować, powiedział do Sky Sports. A potem myślę, że możemy się przez jakiś czas bronić, jeśli będziemy musieli. Taki jest plan. Starać się pojechać lepiej na starcie i oczywiście będę miał łokcie wystawione. Czyli mówi, że no, ma niewiele do stracenia, też uważam, że tutaj w tym starcie trzeba po prostu zawalczyć z tymi kierowcami, którzy mają trochę więcej. Każdy kierowca przed nim tak naprawdę ma coś tam do zachowania, jeśli chodzi o punkty i myślę, że Dany, który jest świetnym wyprzedzaczem, powinien na to postawić. No a potem myślę, że się będzie dzielnie bronił. Cały czas najważniejsze jest to, że Renault najwięcej zyskuje na pierwszym i trzecim sektorze, czyli na tych sektorach, gdzie liczy się moc silnika. O ile w kwalifikacjach to jest taki rodzaj poświęcenia i raczej prawdopodobnie jest się lepiej bardziej nastawić na te deltę czasów ze środkowego sektora. W zależności od tego oczywiście, kto ile mam docisku i wydajności, ale co do zasady tak, o tyle w wyścigu, jeżeli już się przejdzie te kwalifikacje, to w wyścigu lepiej jest mieć auto, które być może będzie trochę wolniejsze na okrążeniu, bo już się nie jedzie na najlepsze okrążenie, jakie się da, tylko na deltę czasów pod pit stopy i pod zużycie silnika. Za to ma auto więcej prędkości na prostych, więc no, w pierwszy, trzeci sektor. Więc tutaj Daniel Ricciardo
potencjalnie być może nawet zagrożenie dla Red Bulla, dla Maxa Verstappena. Chciałbym bardzo, żebyśmy zobaczyli taki pojedynek między Danielem Ricciardo a Maxem Verstappenem. Jeżeli opony na to pozwolą, będzie tam jakaś różnica zrzuciła opon na korzyść Renault, to może się zdarzyć, chociaż będzie ciężko. Albon piąty, poświęcony dla Maxa, bo robił mu cień aerodynamiczny, ale tradycyjna strata 0,5 sekundy. Szósty, Esteban Ocon, robi cień dla Ricardo, to też oczywiste, stracił trochę ponad 3 dychy. Rozczarowanie z Racing Point, no bo tak jak mówiłem przed weekendem, jeżeli gdzieś Racing Point ma walczyć o podium, to tu i na Mondzie, bo ich główną przewagą to jest przewaga silnika, natomiast no niestety nie udało się. Siódmy Sainz, czyli McLaren, ósmy dopiero Perez, dychę za Sainzem, dziewiąty Stroll i dziesiąty Norris, więc znowu na tych ostatnich dwóch rzędach mieszanina McLarenów i Racing Point. Żadnego samochodu z silnikiem Ferrari. No i właśnie, jeśli chodzi o Ferrari. Charles Leclerc powiedział coś takiego. Było lepiej niż oczekiwaliśmy. Jestem bardzo zadowolony z mojego okrążenia. Niestety, to nie jest fajne uczucie, gdy po przejechaniu dobrego kółka kończysz na 13 pozycji. Ale w tym momencie tak wygląda nasze życie. Dziś staraliśmy się zrobić najlepsze, co potrafimy i 13 i 14 pole to było to. Nie sądzę, że moglibyśmy z tym samochodem o wiele więcej wywalczyć. Więc ostatecznie tak, najszybszym samochodem z silnikiem Ferrari jest Ferrari, ale to tylko dzięki zmianom, którą im się udało zrobić z piątku na sobotę, w zasadzie nawet z treningu trzeciego na kwalifikacje. I problem ewidentnie kryje się nie tylko w silniku, nie tylko w tym, że nie są w stanie wycisnąć czasu na prostych, no bo w zakrętach też duże problemy, dużo było takich nagrań, szczególnie onboardowych z pozycji Vettela. I no, zresztą Mattia Binotto sam przyznał, powiedział tak, mamy problemy ze sprawieniem, aby opony działały. To znaczy, że prawdopodobnie brakuje im po prostu docisku aerodynamicznego, bo to się bierze w dużej mierze z tego. Na przykład w zeszłym roku stąd problem Williamsa duże między innymi, że tam nie było docisku. Zresztą Williams miał o wiele więcej innych różnych problemów, ale taki główny, który był ogromną stratą, to nie było aerodynamiki, żeby opony działały. Pracuje na przyczepności, zarówno podczas hamowania, jak i przyspieszania. Po prostu samochód nie ma ogólnie osiągów. Z pewnością kierowcy narzekali na brak przyczepności, ogólnej przyczepności. Sytuacja była taka sama przy obu samochodach, więc to nie jest związane z kierowcami. To naprawdę chodzi o sposób, w jaki ustawiamy bolidy, aby znaleźć się w odpowiednie okno z oponami. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego okna temperatury pracy dla opon, nie sprawiasz, że one działają. Z pewnością, jeśli nie masz przyczepności, nie jesteś wystarczająco szybki w drugim sektorze, a potem jesteś wolny także we wszystkich trzech sektorach w konsekwencji, no bo jeszcze brakuje wam silnika. Seb Vettel, on ma takie ostatnio, mówi z taką fajną miną i takim dużym opanowaniem, ale tak stoickim, ale generalnie no, po prostu prawdę prosto w oczy. To jest właśnie prawdziwy obraz tego, co może, mogliśmy dzisiaj zrobić. Oczywiście staraliśmy, próbowaliśmy wszystkiego, co się da, ale no, tak było dużo wysiłku włożone w ten samochód pomiędzy wczorajszym wieczorem a dzisiejszym dniem, starając się poprawić naszą sytuację. Myślę, że trochę się poprawiliśmy, ale to oczywiste, że nie jesteśmy tu, gdzie byśmy chcieli być. Zresztą nie jest to pierwszy wyścig, nie są to pierwsze kwalifikacje, gdzie tak się dzieje. Dziś rano nawet wyglądało na to, że nie uda nam się wejść do Q2, a ostatecznie udało się z obydwoma samochodami. Oczywiście nie jest to sukces, ale wciąż to wszystko, co dało się dziś zrobić. Moi mili, to jest katastrofa, katastrofa. Już nic nie działa w tym Ferrari, to jest moim mini konsekwencją. Nie jest jakiś tam przypadek, wpadka przy pracy i to nie jest kwestia tylko tego, że im się do silników doczepił. To jest kwestia tego, że Ferrari operacyjnie jest po prostu zespołem bardzo słabym. Jest źle prowadzone i to się dzieje od długiego czasu. To się tylko i wyłącznie pogarszało. Coś, szczerze mówiąc, to było widać tak naprawdę w Williamsie. Tak, Williams nie spadł z dnia na dzień na dół. Oczywiście pieprznął porządnie z sezonu na sezon. Natomiast ta droga trwała i ona była taka, że w dół, znaczy trochę na początku do góry, no bo silniki Mercedesa decydowały, a potem tak w dół i bum! A Ferrari jest teraz taki w dół i właśnie jest na tym zagięciu. Na tym zagięciu. Mam nadzieję, że to jest maksimum, co oni są w stanie upaść. Natomiast na tym etapie, tak bardzo jak lubię i szanuję Binotto, dochodzę do wniosku, że kluczem do poprawy Ferrari będzie tylko i wyłącznie znalezienie porządnego szefa. I tak się zastanawiałem nad tym przez lata, nad tymi wszystkimi szefami zespołu i no tak, no mówiąc już po latach doświadczeń i tych wszystkich osób, które się tam pojawiały, wydaje mi się, że tak naprawdę Stefano Domenicali to był facet, który został źle potraktowany przez Ferrari i to był moim zdaniem błąd, że on został jakby odsunięty od prowadzenia tej ekipy. Za jego czasów Ferrari radził sobie wbrew pozorom naprawdę dobrze. Przechodzimy do
No już parę słów na temat nowego asa w prawie Red Bulla, Yuki Tsunoda. Dlatego, że potwierdziło się, że dostanie test w Formule 1 podczas zimowych testów w Abu Zabi. Głównie dlatego, że to jest Japończyk, ale nie tylko, to nie chodzi tylko o paszport, bo ten facet jest ewidentnie wystarczająco dobry, żeby szansę w Formule 1 dostać. Przed tym weekendem miał na koncie 3 podium w Formule 2, w tym jedno zwycięstwo, był czwarty w mistrzostwach. Natomiast teraz zdobył pole position do wyścigu w Belgii dzisiejszego i wygrał ten wyścig, co oznacza, że awansował na trzecie miejsce w mistrzostwach Formuły 2 i ma 111 punktów, a do końca sezonu jeszcze 7 wyścigów. Jeżeli się złapie w pierwszej czwórce, będzie miał super licencję. Franz Tost, czyli szef Alfa Tauri, ale też facet odpowiedzialny za kontakty między Hondą a obozem Red Bulla, powiedział coś takiego. Jestem pod wrażeniem nie tylko jego jazdy nie tylko w Formule 2, ale byłem też pod wrażeniem, kiedy w zeszłym roku jeździł w Formule 3, a także w latach poprzednich. Uważam, że jest kierowcą o bardzo wysokich umiejętnościach i ma wszelkie składniki, aby stać się kierowcą Formuły 1, który będzie odnosił sukcesy. Z pewnością będzie dla nas testował w Abu Zabi podczas testu dla młodych kierowców. Bardzo dobry wybór moim zdaniem, mam nadzieję, że zdobędzie super licencję generalnie, no i chciałbym zobaczyć Japończyka Formuły 1, tym bardziej, że ten chłopak, on naprawdę, być może to będzie najlepszy Japończyk w ogóle w historii Formuły 1. To, czy będzie dla nas jeździł w przyszłym roku, czy nie, to będzie decyzja Red Bulla. No i także od tego, czy zdobędzie super licencję. Jeśli dalej będzie jeździł tak jak teraz i będzie w obrębie pierwszych trzech lub czterech kierowców, pierwszych trzech lub czterech kierowców w mistrzostwach Formuły 2, a to nie powinno być problemem, wówczas otrzyma super licencję, a co do reszty zobaczymy. Trzymamy za to kciuki, a jeżeli jesteśmy już przy obozie Red Bulla, ostatnich tylko parę słów na Hornera na temat przewagi Mercedesa. Mówię to, mówiąc szczerze, z czystej próżności, dlatego, że mówi coś, na co zwracam uwagę od długiego, długiego czasu. Że Mercedes to jest, moi mini, maszyna. Myślę, że wykonali wspaniałą pracę podczas przerwy między sezonami. Przyjechali z bardzo szybkim samochodem. My cały czas dzielimy Mercedesa. Chodzi o to, że no Max Verstappen, kiedy może, to jest przed Bottasem i jest przed Bottasem w mistrzostwach. W tym momencie, co jest fenomenalnym osiągnięciem Maxa, i tu ma rację, że on to przypisuje Maxowi, bo to jest, no wiadomo, że musi mieć do tego auta, ale to on to wykorzystuje i to jest wielka zasługa Maxa Verstappena. I ciężko pracujemy, aby zamknąć tę stratę. Ale oni są wielką maszyną. Dobrze naoliwioną maszyną i dobrze finansowaną maszyną. I oczywiście jako zestaw, jako package wykonują bardzo, bardzo dobrą robotę w tym momencie. Tak jest, robią to w tym momencie, robili to w poprzednim momencie i niestety obawiam się, że będą to robili w następnym momencie. Nie chcę, żebyście jakby włączali już telewizory i nie wracali do Formuły 1, dopóki się nie dowiecie, że Mercedes nie wygrywa. Natomiast nic nie trwa wiecznie. Jest coś takiego jak ten heglowski duch dziejów filozoficzny, tak? Czyli duch, który na przykład wchodzi w pewne narody i sprawia, że przeżywają swoją wielkość i je opuszczają. Taki filozoficzny koncept, bardzo, bardzo interesujący. I szczerze mówiąc, bardzo życiowy. I ten, ja go trochę przypisuję, tego ducha dziejów, do Formuły 1, że no bo jak patrzę, przeszedłem już przez okres absolutnej dominacji Williamsa, okres absolutnej dominacji Ferrari, absolutnej dominacji Red Bulla, teraz mamy absolutną dominację Mercedesa. I zawsze w jakimś gdzieś w środku tej dominacji człowiek się zastanawiał, do cholery, ile to jeszcze będzie trwało, kiedy to się skończy. Moi mili, kiedyś to się kończy. Tyle, że Mercedes no póki co robi to najdłużej i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Zawsze jednakowoż wejdą jakieś czynniki do gry, które sprawią, że to może się skończyć i pewnie się jakoś kiedyś skończy. Pierwszy czynnik to jest to, czy Toto Wolff będzie szefem dalej, czy nie. Oczywiście to nie on jedyny prowadzi tego Mercedesa, nie niesie tego na barkach, ale jednak no jest na czele tej piramidy, więc to on jest pierwszą osobą, która no, za ten sukces ponosi zasługi. A druga rzecz to jest taka, że limit budżetowy na przykład wchodzący do Formuły 1 i inne ograniczenia, wyrównanie zarobków, no być może to wszystko sprawi, że w końcu ten cały szereg okoliczności sprawi, że Mercedes nie będzie już zespołem przynajmniej aż tak bardzo dominującym. A to nie chodzi o to, żeby oni spadli z piedestału. To chodzi o to, żeby, szczerze mówiąc, żeby zespół, w którym jeździ Max Verstappen, zespół, w którym jeździ Charles Leclerc, tacy kierowcy jak oni dwaj, czy Lando Norris, żeby on się mógł zbliżyć, żeby był striking distance. I moim zdaniem minimum Max Verstappen to jest kierowca, który będzie w zasięgu 0,2 sekundy do Lewisa Hamiltona. To jest kierowca, który Lewisa Hamiltona może pokonać w tym momencie, bo uważam, że jest kierowcą lepszym. No i jest nadzieja, że może Charles Leclerc, że Lando Norris to nowe pokolenie, więc tylko, już nie chodzi o to, żeby oni pokonali Mercedesa, czy żeby Mercedes upadł. Chodzi tylko o to, żeby się wystarczająco zbliżyli. Tyle jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, najmniejsi. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia po jutrzejszym Grand Prix Belgii.